naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony. Dużo wystawców, przede wszystkim kompetentnych ludzi z ciekawymi rozwiązaniami, które mogą pomóc użytkownikom końcowym, czyli fabrykom, tak na dobrą sprawę, w optymalizacji swoich procesów produkcyjnych. Naprawdę dużo ludzi z konkretami, z konkretnymi wyzwaniami, w których rozwiązaniu możemy pomóc. Jaskawa jest drugim na świecie producentem robotów przemysłowych, czyli zajmujemy się robotyką oraz wyróżnia nas to spośród innych producentów robotów przemysłowych, że posiadamy szerokie portfolio urządzeń peryferyjnych, takich jak linearne systemy ruchu, czyli tory jezdne, systemy gantry, jedno, dwu, trzy osiowe oraz posiadamy całą masę pozycjonerów. Również w naszej ofercie posiadamy gotowe cele spawalnicze. Jeśli chodzi o paletyzację, to tutaj jeden z naszych partnerów dysponuje rozwiązaniem, które pozwala na definiowanie warstwy palety już z poziomu brygadzisty po krótkim przeszkoleniu. Nie potrzeba być automatykiem, nie potrzeba mieć umiejętności programowania robotów przemysłowych i uważamy, że jest to dość spore ułatwienie dla klienta końcowego. Yokogawa jest producentem, dostawcą, a przede wszystkim integratorem rozwiązań z zakresu automatyki przemysłowej. I mówimy tutaj de facto o wszystkich warstwach modelu USA, czyli o aparaturze polowej, obiektowej, o systemach sterowania, o systemach nadrzędnych, o programowaniu typu SCADA i IMF, czyli zarządzaniu energią i wszystkich tych warstwach wyżej, łącznie z cyberbezpieczeństwem. Transformacja cyfrowa to na pewno nie lada wyzwanie i złożony proces i kluczowym będzie odpowiednie przygotowanie, dedykowany plan i strategia. Na pewno trzeba mieć konkretny taki drogowskaz, przygotować konkretną roadmapę, bez tego jest ciężko wystartować, ciężko będzie mówić o jakimś sukcesie. Yokogawa jest certyfikowanym asesorem Siri. Posiadamy niezbędne know-how, aby pomóc Państwu w tym procesie zarówno wystartować, jak i w miarę bezboleśnie przez wszystkie kolejne fazy tego procesu. Siri jest to opracowane przez Światowe Forum Ekonomiczne przy współpracy z TIFSIT, system oceny procesu transformacji cyfrowej zakładów przemysłowych. Jeżeli mówimy na przykład o warstwie procesu, to tam wdrożenie digitalizacji na pewno jest w stanie podnieść niezawodność, bezpieczeństwo. Jeżeli mówimy o warstwie trochę wyżej, czyli o systemach sterowania, tam odpowiednio dobrane, optymalne systemy sterowania plus dodatkowe algorytmy wspierane sztuczną inteligencją są w stanie podnieść wydajność, obniżyć emisyjność, czyli ostatecznie obniżyć koszty. My do każdego problemu, wyzwania staramy się podejść indywidualnie, bo za każdym problemem z tyłu stoi jakieś wyzwanie biznesowe i do każdego trzeba podejść indywidualnie, więc fajnie jest, że możemy w jednym miejscu spotkać różne osoby z różnymi wyzwaniami biznesowymi. My jako firma zajmujemy się automatyzacją i robotyzacją końcówek linii produkcyjnych. Jest to automatyzacja pakowania zbiorczego, czyli produktów jednostkowych w opakowania zbiorcze oraz paletyzacja. Do tego zajmujemy się również intralogistyką i tutaj w gamie z naszego portfolio mamy zarówno różnego rodzaju przenośniki, jak i wózki AMR. Korzyści wynikające z robotyzacji to po pierwsze podniesienie wydajności na danym odcinku procesu. Druga rzecz, poprawa stabilności i pewności pracy tych obszarów. Kolejną rzeczą to zminimalizowanie obszaru potrzebnego na wykorzystanie dla stanowisk pakowania i paletyzacji. Rozwiązania zrobotyzowane są bardzo elastyczne. Roboty przemysłowe są w pełni programowalne i możemy je dostosować zarówno do większości produktów, jak i większości miejsca dostępnego. Trzeba pamiętać o tym, że w większości zakładów końcówki linii produkcyjnych, czyli obszary związane z pakowaniem i paletyzacją, mieszczą i muszą się mieścić na małych przestrzeniach, które zostają za częścią procesową, często już w długo istniejących budynkach i robot daje nam tą przewagę, że możemy zrobić stanowisko do jego koła, tak? Przez jego zakres ruchu, wydajności. Możemy uszyć tak jakby na miarę stanowisko pod klienta i pod jego potrzeby i pod możliwości lokalowe. To bardzo klienci sobie cenią. Na konferencji tego typu jesteśmy już któryś raz, bardzo sobie chwalimy. Jest to możliwość poznania potencjalnych klientów, jest to możliwość poznania problemów, jakie stoją przed różnego rodzaju zakładami, tak, czy procesami i jesteśmy w stanie pomóc i doradzić.
tym roku to będzie już 60 lat, od kiedy produkujemy rozwiązania z zakresu pneumatyki, od kilku lat także rozwiązania z zakresu elektromechaniki i to, co też dzisiaj prezentujemy podczas dzisiejszej konferencji, rozwiązania z zakresu handlingu. Podczas prelekcji będzie możliwość posłuchania tego, jak dobierać chwytaki pneumatyczne i co nieco też powiem o trendach w Industry 4.0 i o inteligentnych chwytakach. Natomiast to, co możemy zobaczyć na stoisku, to jest też kilka rozwiązań tak naprawdę z zakresu naszej oferty, czyli złącza do układów pneumatycznych, wyspy zaworowe czy siłowniki. Jeżeli rozważamy chwytaki pneumatyczne mechaniczne, to przede wszystkim we wszystkich aplikacjach tam, gdzie potrzebujemy bardzo dużej precyzji i powtarzalności. O ile ten detal nie jest za duży, a mimo wszystko wymagamy dużej siły, to jest to właśnie tego typu rozwiązanie. Jeżeli chodzi o aplikacje, najczęściej możemy je spotkać w automatach, półautomatach montażowych, w sektorze opakowaniowym i w obróbce metali. To, co wyróżnia nasz produkt, to przede wszystkim to, co jest opakowane wokół produktu, czyli tak naprawdę wszelkiego rodzaju inne akcesoria z zakresu pneumatyki oraz nasze duże know-how z innych aplikacji, z innych branż, które po prostu którym jesteśmy w stanie się podzielić z naszymi użytkownikami. Sama idea jest genialna, bym powiedział. Też to, że możemy się spotkać w różnych częściach Polski, co jest na pewno dużym ułatwieniem dla lokalnych przedsiębiorstw. Natomiast też często, zanim jeszcze pojawią się goście naszych konferencji, rozmawiamy sobie tutaj z różnymi innymi dostawcami, więc bardzo często te twarze się powtarzają i też widzimy po prostu, że są to ludzie, którzy zajmują się, można powiedzieć, tym samym, tylko po prostu zakres ich działalności jest nieco inny, ale zasadniczo wszyscy mamy z grubsza ten sam cel, czyli po prostu automatyzować produkcję, robić, żeby ona była szybsza, wydajniejsza, bardziej elastyczna pod kątem przestawialności na inną obróbkę.